Witajcie na kanale Studio Patów. Mamy 20 marca, jest godzina 7.10. Znajdujemy się przed Kielcami na rondzie w Cedzynie. Tu właśnie odbywa się protest rolniczy. Rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi oraz przeciwko niekontrolowanemu sprowadzaniu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Tak więc kolejny protest, kolejny raz rolnicy domagają się, aby respektowano ich postulaty. Pytanie tylko, czy kolejny raz zostaną zlekceważeni przez obecny rząd, który to wydaje się bardziej przejmuje się dyrektywami unijnymi niż interesami Polski i polskich obywateli. Tak więc kolejny raz jesteśmy świadkami protestu rolniczego. Który to tym razem odbywa się koło Kielc. Jest bodajże 7 lub 8 punktów, w których rolnicy protestują. Z tego, co się dowiedziałem, to rolnicy postanowili co godzinę puszczać na pół godziny ruch, aby jednak nie utrudniać zbytnio życia zwykłym ludziom. I mamy tu widok, jak już rolnicy się organizują. Tak więc już mamy widok na prawie zablokowane rondo. Na wszystkich kierunkach są ustawione maszyny rolnicze. I jak mówiłem, kolejny dzień protestów rolniczych.
kolejny dzień protestów i niezmiennie postulaty te same. I tak jak mówiłem, rondo na Cydzynie jest już zablokowane. Cześć. I tak jak mówiłem, godzina 7:20. Rondo w Cedzynie jest zablokowane. Rolnicy manifestują swoje niezadowolenie z działań zarówno rządu, jak i Unii Europejskiej przeciwko Zielonemu Ładowi oraz importowi produktów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej, które nie podlegają żadnej kontroli. A ja teraz spróbuję przedostać się na tak zwane rondo czwartaków, które znajduje się na Bukówce. Dla Studia Opatów Michał Pobratny, pozdrawiam.